Moim i Państwa gościem w ramach kolejnej audycji Zdrowe Rozmowy jest dziś profesor doktor habilitowany nauk medycznych Napoleon Waszkiewicz, psychiatra i kierownik Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam serdecznie. Witam. Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, o czym wielu z nas zapomina lub nie zdaje sobie sprawy. Ostatnie lata to intensywny rozwój psychologii, psychiatrii i większa świadomość problemów psychicznych szerzących się w naszym społeczeństwie, ale ta świadomość jest nadal zbyt mała, zwłaszcza wśród starszych pokoleń, co za wszelką cenę będzie trzeba zmienić. Dlatego dziś głównym tematem naszej rozmowy będzie zdrowie psychiczne. Porozmawiamy także o tym, jak wspierać osoby z depresją i co zrobić, by samemu uchronić się przed tą straszną chorobą, ale też o wielu innych ważnych tematach także. Zostańcie z nami. Zacznijmy przede wszystkim od tego, tak na razie ogólnikowo, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne. Myślę, że podstawą dbania o zdrowie psychiczne jest dbanie o to, aby zrozumieć siebie i swoje potrzeby, bo to chyba to jest takim, czyli takie trudności mamy wtedy, kiedy nie za bardzo wiemy, czego potrzebujemy, albo się nad tym nie zastanawiamy. Więc jeżeli jesteśmy zgodni ze sobą, czyli rzeczywiście mówimy to, co czujemy, robimy, tak, to, co czujemy, zajmujemy się tym, co na przykład w miarę nam daje jakoś tam satysfakcję, no ale też przede wszystkim, czy rozmawiamy z naszymi bliskimi, bo to jest chyba też jedną z takich podstaw zdrowia psychicznego. Więc ja bym to chyba w ogóle postawił na pierwszym miejscu, a poza tym no, możemy dbać o wszystkie inne aspekty, czyli jak dbamy też o ciało, to dbamy też o nasz mózg, a więc o naszą psychikę. Więc troszkę o ciało, trochę ruchu, trochę relaksu, trochę odpowiedniej diety i zrozumienie siebie i myślę, że powinno być wtedy okej. No dobrze, a utarło się takie powiedzenie, że tylko osoby, z którymi jest coś nie tak, czy tylko w cudzysłowie oczywiście chorzy ludzie chodzą do psychiatry lub psychologa, no to jest doskonała okazja do tego, żeby to zweryfikować, więc pytanie do specjalisty. Czy zdrowe osoby mogą korzystać z usług psychiatry lub psychologa i wynieść z tego spotkania coś pozytywnego? Tak, ja raczej do tego też zachęcam, ale bardzo dużo osób przychodzi do mnie w ogóle z pytaniem takim, czy coś mi się dzieje, czy coś mi jest, czy te trudności, które przeżywam, to są takie zwykłe, niezwykłe, czy martwić się tym, czy nie, bo zazwyczaj zdrowie psychiczne to jest całość. A więc z jakimiś trudnościami ludzie po prostu przychodzą, więc ja zachęcam do tego, żeby po prostu przyjść, jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość i porozmawiać, bo to nie diagnozować i leczyć od razu. Po prostu przyjść, porozmawiać, bo chyba to jest podstawą zdrowia psychicznego. Przede wszystkim rozmowa. Tak. Rozmowa z bliskimi, rozmowa nie tylko ze specjalistami, ale z każdą bliską nam osobą, która może w jakiś sposób nam pomóc. W takim razie przechodzimy do kolejnego tematu, jednego z najczęściej występujących zaburzeń w naszym społeczeństwie, czyli depresji. Po pierwsze, czym jest depresja? Depresja jest obniżeniem nastroju. Nawet w geografii jest to obniżenie terenu poniżej poziomu morza. I tak samo tutaj mamy. Depresją jest smutek. Ale czasami na przykład twarzą depresji jest tak zwana apatia też, czyli że ta odpowiedź jakakolwiek na emocje trudno jest siebie wskrzesić, tak? Bo jest taki duży na przykład brak energii. Więc wtedy ten smutek może nie być bardziej okazywany, ja bym tak to powiedział, bo jednak gdzieś tam w społeczeństwie 30% osób przychodzących na przykład do jakiejś opieki medycznej tak potrafi mówić o swoich emocjach, 70% mówi o różnych objawach. Więc niekoniecznie rozpoznaje w sobie te wszystkie emocje. Dlatego warto jest w taki sposób, na przykład jak my dzisiaj, rozmawiać na temat depresji. A więc jest to obniżenie nastroju, ale też mnóstwo innych czynników jakby temu towarzyszy. Tak? Nie wiem, czy choćby nie chce mi się nic, a wcześniej wiele rzeczy mi się chciało. Tak? Czyli nie mam, trzeci najważniejszy objaw, nie mam energii na to, żeby to robić. Tak? Wkurzają mnie różne rzeczy, te, które mnie wcześniej cieszyły, ale jak ktoś ode mnie coś chce, to ja nie mam energii, żeby wskrzesić jakoś sobie tą chęć do zrobienia czegoś. I w związku z tym bardzo się denerwuję. Są depresja na przykład męska, to jest, idzie taka osoba w złość bardziej. Czasami nawet zapija gdzieś tam, tak? Czy bierze jakieś leki takie uspokajające i tak dalej, żeby jakoś sobie z tym poradzić. Więc problemy z koncentracją, ze spaniem, jest bardzo dużo, z apetytem, jest mnóstwo różnych objawów, bo jest mnóstwo rodzajów jakby depresji, ale rozumiem, tak, że nie to nie jest... Tak, nie możemy tak oznaczyć, że depresja zawsze wygląda tak samo, to jest zespół różnych objawów indywidualny dla każdego człowieka. Otóż to. Czy osoby z depresją, no bo to tak się utarło, że ktoś się uśmiecha, no to tylko się smucisz, ale czy osoby z depresją mogą się uśmiechać? Mogą, bo gdzieś tam, zwłaszcza no, jeżeli jest ta ciężka depresja, tak, to raczej trudno się wtedy uśmiechać, ale jeżeli coś tam się rozpoczyna, no to czasami mamy taką chęć, że jednak, żeby być tak przyjemnie gdzieś tam, tak, do innych i w tym momencie czasami przykrywamy takim uśmiechem ten swój obniżony nastrój, tylko to nie jest też dobre, tak, bo to w jakiś sposób radzimy sobie, tak, pokazujemy, że my sobie radzimy,
ale to nas jeszcze bardziej dociąża, bo w tym momencie my sobie nie radzimy, przykrywamy to wszystko uśmiechem, czyli później zwrotnie jeszcze bardziej ciężko nam. Dlatego te uśmiechy w depresji można jak najbardziej, ale to zależy. To jeżeli ktoś cały czas się uśmiecha, tak, to ja bym trochę się dziwił i czegoś innego bym tutaj szukał, jakichś innych trudności. Rozumiem. Co możemy zrobić, by uchronić się przed depresją? Chyba o niej też mówić. Chyba o tym, co czujemy, bo depresja jest to czucie. Czyli jeżeli jest nam smutno, to mówić. Być może razem z innymi osobami w rodzinie, tak, gdzieś tam w grupie, z przyjaciółmi, być może znajdziemy jakieś rozwiązanie tej trudnej sytuacji, tak, bo być może to jest trudna sytuacja. Depresja jest ciągiem czynników, to nie jest jeden. Jest tego kilkadziesiąt, nawet jakby tak dobrze zliczyć. Dlatego przede wszystkim mówić o tym, ale też zadbać o nasze ciało, bo to jest niezwykle ważne. Sprawdzić, czy to jest na pewno depresja, bo lekarz też sprawdza inne rzeczy, czy to nie jest problem hormonalny, tak, czy to nie jest problem w niedoborach jakichś, na przykład pokarmowych, tak, i później pierwiastków, witamin i tak dalej. Czy to nie jest jakaś choroba na przykład zapalna, która dziesięciokrotnie podnosi ryzyko depresji, choćby zwykłe zapalenie, jakieś reumatologiczne choroby. O tym trzeba też patrzeć. To tak samo jak był niedawno COVID. Tak? COVID nasila występowanie depresji potężnie. Depresja jest też chorobą po części zapalną, tak naprawdę. Więc jeżeli ktoś przechoruje z takim zapaleniem, to powoduje zmniejszenie aktywności tego czoła i tak naprawdę objawy depresyjne. Czyli zmniejszenie aktywności naszego mózgu, stąd brak tej energii. I w związku z tym musimy patrzeć na to, czy to nie jest jakaś choroba przypadkiem z tyłu, która gdzieś tam się tli. No tak, mówi się o tym właśnie, żeby często przed pójściem do psychologa, do psychiatry, wstępnie zrobić badania lekarskie, bo może się okazać, że to nic związanego z głową. No ale jak się leczy, kiedy już ta depresja nas dopadnie, to jak wtedy sobie z nią poradzić? Jakie są formy terapii, czy też formy farmakoterapii, które mogą nam pomóc? Jest bardzo dużo w tej chwili leków do wyboru, dlatego że my część leków wykorzystujemy, na przykład ich działania niepożądane w postaci nadmiernej senności, żeby dać je na wieczór, tak? Więc my wybieramy spośród kilkudziesięciu różnych leków, samych przeciwdepresyjnych, bo to tak naprawdę psychiatria się bardzo mocno rozwija i one, co ciekawe, one mają skuteczność w medycynie jedną z najwyższych, jeśli chodzi o w ogóle leczenie w różnych specjalnościach. Więc mamy bardzo duże oręże, żeby jakoś pomóc tym osobom. To jest jedna sprawa. Druga sprawa też, no, to jest tak jak czasami mówię, tak, że jakby ktoś przyszedł na przykład i coś go w głowę stuka, tak? Na przykład ktoś stoi obok i postukuje w głowie i mówi, że mnie głowa boli. Okej, trzeba usunąć czynnik, który też szkodzi. Więc jeżeli ktoś ma przewlekły stres, nie radzi sobie w życiu w różnych sytuacjach, no to wysyłamy jednocześnie oprócz samego leczenia na psychoterapię taką osobę, żeby się nauczyła radzić sobie ze stresem, żeby się nauczyła lepiej rozwiązywać swoje trudne sytuacje i w tym momencie tych czynników nie będzie w przyszłości, które będą powodować nawrotowość tej depresji. Więc kilka różnych rzeczy. Możemy skierować na przykład, no nie wypiszemy takiej recepty z zaleceniem ruchu na przykład, tak, ale to jest też bardzo fajne. Zmiana diety. To jest kolejna rzecz. Dieta też bardzo fajna. Na przykład takie badania były, że wprowadzenie diety śródziemnomorskiej u części osób z depresją okazuje się, że ponad 30% z nich poprawiają się parametry zapalne, tak? Czyli ustępują i okazuje się, że ta depresja ulega zmniejszeniu. To ciekawe. Zastanawiam się jeszcze, jedna taka hipotetyczna sytuacja. Wiadomo, nie każdy potrafi mówić o uczuciach, nie każdy chce się otwierać. Niektórzy w depresji zupełnie nie chcą z nikim rozmawiać. Jak mamy wesprzeć w takiej sytuacji bliskich? No bo powiedzieliśmy, że rozmowa to gigantyczne oręże w stosunku właśnie do depresji, ale kiedy tej rozmowy nie da się wydusić? Nie chcę przeterapeutyzować tej odpowiedzi, bo to jest coś takiego, że terapeuci mówią, no, o czym teraz milczysz, nie? To można w ten sposób zapytać. Ale tak jest. Jeżeli ktoś o czymś nie mówi, to znaczy, że po pierwsze ma trudność z mówieniem o tym i to jest bardzo trudna sprawa. Poza tym uczymy się rozmowy też od najbliższych nam osób, czyli najczęściej od rodziców, tak? Albo później w życiu na przykład też, nie wiem, jakoś sobie próbujemy radzić, albo idziemy na swoją terapię, to też uczymy się rozmawiać. Więc tak naprawdę możemy po prostu, może nie tyle zapytać, tak? Tylko pewne rzeczy zauważyć, zapytać, dopytać, bo może chodzi o sprawę, która gdzieś tam przez lata tkwi, tak, w głowie i wywołuje takie bardzo trudne procesy jakieś tam emocjonalne. Czy depresja może dopaść nas w każdym wieku? Tak, generalnie tak. No wiadomo, że bardzo gdzieś tam najrzadziej u tych najmłodszych dzieci, tak? Później zwiększa się znacznie częstość u młodzieży. Później gdzieś tam pojawiają się bardziej objawy nerwicowe, tak jak wchodzimy już w nowe swoje jakby role takie życiowe. Ale ta depresyjność później z wiekiem kolejny raz wzrasta, tak? U starszych osób również, jak dochodzą jeszcze inne choroby, to już będzie inny troszkę rodzaj depresji. Więc w każdym wieku tak naprawdę.
Czy istnieją skłonności do depresji i czy możemy je odziedziczyć? Częściowo tak. Gdzieś tam dziedziczność jest, ale dziedziczność to jest na przykład, jak my teraz wykrywamy, że depresja jest po prostu też jakimś rodzajem stanu zapalnego. Więc podatność organizmu do tego stanu zapalnego, który zmniejsza aktywność pewnych okolic naszego mózgu, no to w tym momencie ta dziedziczność gdzieś tam jest zauważalna. Czyli jest de facto po części dziedziczna, ale żeby ta depresja dziedziczna ujawniła się, to jeszcze mnóstwo innych czynników zazwyczaj temu towarzyszy, tak? Czyli problem z emocjami, problem z przewlekłym stresem, z wyczerpaniem organizmu, z przepracowaniem. Jeżeli bardzo dużo ktoś siebie daje w życiu i w tym momencie, ale nie potrafi za bardzo brać też od innych, tak? W sensie takim emocjonalnie, no to po jakimś czasie ta frustracja dochodzi, tak? Ten stres dochodzi. Więc tak naprawdę no, ważna jest ta nauka, żeby te czynniki, tych wszystkich czynników nie spełnić, bo wtedy rzeczywiście ta depresyjność może gdzieś tam nas dopaść. Myślę, że wyczerpaliśmy już temat depresji, więc przejdźmy do innych chorób i zaburzeń psychicznych, równie popularnych co depresja. Jakie to mogą być choroby? Zaburzenia tak zwane nerwicowo-lękowe, bo to ja bym do jednej grupy wrzucił, bo to jest ta aktywacja naszego takiego osi stresu, która jest tam potrzebna do czegoś. Ja bardzo lubię psychiatrię ewolucyjną. Jak się patrzy na to, że depresja jest nam do czegoś potrzebna, albo była kiedyś, tak, teraz się nie sprawdza, no to jak patrzymy, gdybyśmy tak sobie wyobrazili, że depresja jest chorobą zapalną, jakiś patogen jest, tak, jakiś wirus na przykład, bo ona ma identyczne prawie objawy, jak takie lekkie, nawracające sezonowo przeziębienia. Proszę zobaczyć, że wtedy oprócz takiej, jak nie ma gorączki, też w takim przeziębieniu nie musi być specjalna jakaś, ale jakieś tak brak energii, izolowanie się od otoczenia, ta anhedonia, tak? Brak koncentracji, zaburzenia snu. To wszystko jakby spełnia jedno z drugim. Więc psychiatrzy ewolucyjni uważają, że ta depresja jest potrzebna organizmowi, aby po pierwsze nie rozsiewał się ten stan zapalny i ta infekcja, a po drugie, żeby zachować energię do walki z tym patogenem, tak? Więc to ma sens. A teraz jak przyjrzymy się te objawy nerwicowe, one są tak naprawdę w ogóle jakieś tam jedno zaburzenie, problem psychiczny, czy zaburzenie psychiczne w ciągu roku ma ponad 30% z nas. Nawet do 40% w niektórych statystykach to dochodzi. A w ciągu życia większość z nas. Czyli można sobie wyobrazić, że jest to bardzo niezwykle częste. I to nie jest tak, że depresja jest na pierwszym miejscu. Te zaburzenia lękowo-nerwicowe, które właściwie pojawiają się gdzieś tam już w wieku takich istotnych zmian życiowych, kiedy ta oś stresu, czyli ten stres nam zaczyna najbardziej dokuczać, ale jeżeli podejmujemy nowe wyzwania w życiu, nowe prace, tak, związek, dzieci i tak dalej, no to w pewnym momencie ten stres się pojawia. Te zaburzenia nerwicowe to jest, te wszystkie emocje i ten cały stres nie mieści się już nam w głowie i organizm gdzieś promieniuje na zewnątrz, po nerwach naszych do różnych narządów. I to wszystko tak działa, tak pulsuje w sobie. I w związku z tym te zaburzenia nerwicowe są tak naprawdę na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest depresja, jakieś tam zaburzenia snu. Dopiero później są te takie schorzenia typu gdzieś tam choroba dwubiegunowa, schizofrenia, tak, czy też tam no, różne rodzaje no, innych jakichś tam dziecięcych zaburzeń, tak, ale one są też, mają swoje przyczyny, to nie jest tak. Natomiast te choroby, takie trudności psychiczne, te najważniejsze, one są później. Te zwykłe dolegliwości nerwicowo-lękowe i depresyjne to jest najczęstsze w społeczeństwie. I tak jak już pan wspomniał, rozmowa może nam bardzo pomóc w tej sytuacji, prawda? Tak. 10 września obchodziliśmy bardzo ważne wydarzenie, mianowicie Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Temat ciężki, ale bardzo istotny. Z pana doświadczenia, jaki jest najczęstszy powód samobójstw? To jest ten, o którym rozmawialiśmy, a więc depresja. A więc to odpowiada za właściwie kilkadziesiąt procent, nawet mówi się tak, że 80-90% tak naprawdę samobójstw, ale przy tym są oczywiście jeszcze tam różne inne trudności, tak, bo to jest cały cykl czynników, sama depresja jest całym złożeniem się czynników, ale na przykład 30% prób samobójczych jest dokonywana pod wpływem alkoholu, co też ma duże znaczenie, tak, na takie, bo to, żeby realnie ocenić otoczenie nasze, no to depresja nam to niestety trochę uniemożliwia, tak? Bo to odcina nasze te takie poznawcze, nasze skłonności i nasze możliwości, żeby realnie ocenić sytuację. Dlatego dochodzi do tego obniżenia takiego swojej wartości, poczucia swojej wartości, tego, że nic mi się nie udaje, nie udawało, tak? I nie uda w życiu, w związku z tym zostanę pokarany i tak dalej, spotka mnie jakaś kara, katastrofa, aż do urojeń, wręcz takiej psychotycznej depresji. I teraz, kiedy depresja
ulegnie takiemu maksymalnemu nasileniu, to wtedy pojawiają się też te myśli, takie skłonności samobójcze. I teraz wyobraźmy sobie, jak dochodzi do tego alkohol, o którym mówiłem, bo albo inne substancje psychoaktywne. On powoduje jeszcze większe odcięcie tych naszych funkcji poznawczych, tych, których, dzięki którym ocenimy w ogóle taką realność tego. I pojawia się impulsywność. Połączenie tego alkoholu z depresyjnością jest chyba jednym z najgorszych takich połączeń. Dlatego te 30% prób samobójczych jest niestety dokonywanych pod wpływem tej najbardziej powszechnej substancji psychoaktywnej. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć lub dostrzec, że ktoś właśnie planuje samobójstwo? Jeżeli spojrzymy na taką osobę, która przeżywa ciężką depresję, to myślę, że te emocje po niej też widać. Tylko to, co jest rzeczywiście takie bardzo mądre też w tym pytaniu, to jest to, że część osób, jak już postanowi odebrać sobie życie, to te napięcie z nich uchodzi. Czyli takie nagłe poprawy po tym wszystkim, takie, że już albo jeżeli taka osoba na przykład zainteresuje się tematyką samobójstw, w prasie, w mediach, jakieś filmy, tak, nie wiem, dzwoni do dawno nieodwiedzanych osób, próbuje odwiedzać takie osoby, których wcześniej, że tak powiem, gdzieś tam, no, żeby niejako się pożegnać, tak, nawet nie mówiąc o tym czasami, to może nas zastanowić, że zaczyna wykonywać takie emocjonalne, różne, dziwne, że nie musi to oznaczać, tak, że chce popełnić samobójstwo, być może chce wesprzeć siebie, taką dalszą rodziną i tak dalej, ale myślę, że na to warto zwrócić uwagę i też można chyba o to zapytać. Znaczy nie chyba, tylko na pewno, bo my boimy się pytania o samobójstwo, czy jak czasami gdzieś tam takie pytanie ja dostaję, jak rozmawiać, czy mam z dzieckiem rozmawiać, czy zapytać o to, czy ma myśli samobójcze, bo czy ja w ten sposób nie zachęcę, nie? Do samobójstwa? Nie. To jest udowodnione. Nie mało tego, jeżeli takie myśli samobójcze, pamiętam na przykład w czasie pandemii, kilkanaście procent społeczeństwa miało myśli samobójcze w ciągu, w czasie roku takiego, a w czasie tego całego czasu to naprawdę bardzo duża ilość osób. I w tym momencie powiedzenie o tym, że takie myśli się ma, powoduje takie rozładowanie tego napięcia i też mniejsze nasilenie tych myśli samobójczych. Więc rozmawianie o tym jest jak najbardziej wskazane. Skoro już wspomniał pan o dzieciach, no to niestety jest tu niechlubna statystyka samobójstw. Pokazuje ona, że nie tylko dorośli chcą targać na swoje życie. W województwie podlaskim w minionym roku odnotowano 85 nieudanych prób samobójczych i 4 udane. W warmińsko-mazurskim natomiast były to 83 próby i 11 zgonów. Są to statystyki zatrważające. Z czego mogą wynikać tak wysokie liczby? Ta ilość samobójstw w ogóle tak w ostatnich latach, ona tak fluktuuje bardziej niż się zmienia w społeczeństwie polskim. Ale tak też się zastanawiałem nad tym, bo rzeczywiście mówi się o tym. Na świecie nie jest to do końca, ale no jest, generalnie mówi się o tym, że młodsze osoby jednak bardziej sobie czasami nie radzą w różnych takich kryzysowych, zwłaszcza sytuacjach. I prawdopodobnie przypisuje się do rzeczywiście taką zwiększoną liczbę tych myśli samobójczych i prób samobójczych do tych trudności, które mieliśmy. Bo to nie jest tak, że w czasie stresu najbardziej nam wtedy te myśli dokuczają. Tylko wtedy, kiedy wiele rzeczy już troszkę odpuści. Wtedy mamy tak, możemy usiąść i pewne rzeczy przeanalizować. I te analizy to jest też coś takiego, że po takim trudnym okresie, po którym jesteśmy, tak, tutaj pandemia, tutaj wojna, tak, kiedy dzieci były odizolowane od rodziny, to rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w czasie pandemii wśród dzieci wzrosło nawet 2-3 razy. Więc to jest bardzo ogromna statystyka. Więc ja rozumiem, że można to też przełożyć na to, że tego typu doświadczenia i tego typu trudności mogą się przełożyć na częstsze też myśli samobójcze u dzieci. A dlaczego teraz? Dlatego też, że bardzo często, jak jest jeszcze ten stres, to wszystko nie dochodzi do głosu. Dopiero gdzieś później takie refleksje smutne czasami przychodzą. I prawdopodobnie to, ale my nie znamy dokładnie przyczyny tego, bo to nie jest tak, że jest to wzrost rzeczywiście w grupie dzieci, nastolatków najbardziej, tak? Ten procent rozpowszechnienia właściwie tych myśli samobójczych. Ale od zawsze samobójstwa były drugą przyczyną zgonów nastolatków po wypadkach komunikacyjnych i urazach. Więc tak naprawdę ta statystyka jest od naprawdę już kilkudziesięciu lat praktycznie, czyli druga przyczyna zgonu. No dobrze, przejdźmy teraz do tematu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Czy ona faktycznie stoi na takim poziomie, na jakim stać powinna, czyli czy jest wydolna, czy jest w stanie pomóc pacjentom? No myślę, że ja bym to chyba podsumował raczej, że stara się być wydolna, tak, ochrona zdrowia. Chyba nie znam takiego kraju, żeby była w pełni wydolna, bo to jak analizuję różne kraje, czy to te najbardziej takie uprzemysłowione,
to jest podobna statystyka, że zawsze jest jakoś za mało, zawsze jest jakoś z niedosytem. Przecież nasi lekarze migrują gdzieś tam do Niemiec, ci migrują do Skandynawii. W Skandynawii się okazuje, jak zbierze się wywiad, że w sumie oni by okej, ale tam już dyżurują studenci w sumie, tak? Na przykład w Danii. Więc tak naprawdę wiecznie jest za mało, tak? Bo nasi też byli przez całe lata lekarze jakby bardzo eksploatowani. W związku z tym troszkę chyba zapomnieli o sobie. Lubimy narzekać na naszą służbę zdrowia, ale chyba w tym wypadku jeszcze nie jest tak najgorzej. Nie jest. Są potrzeby rzeczywiście odnośnie, na przykład tutaj ja ze swojego takiego ogródka mogę powiedzieć tak, że zawsze przydałoby się więcej psychiatrów, psychiatrów dziecięcych zwłaszcza, bo tutaj rzeczywiście są ogromne potrzeby. Dlatego, że to jest też profilaktyka, tak? Jeżeli tutaj się zainwestuje, to w tym momencie będzie mniejsze obciążenie w wieku dorosłym. I to jest jakby powinno się ekonomicznie przełożyć, tak, na to, ale to jest wiele lat musi upłynąć, zanim ten taki plon tego wszystkiego zbierzemy. Jak już jesteśmy przy temacie ochrony zdrowia psychicznego, no to warto poruszyć aspekt telefonów zaufania. Jak one działają i czy zawsze możemy zgłosić się tam po pomoc, zliczając to przynajmniej Boże Narodzenie, Sylwester, każde inne święto, bo wiadomo, w okresie świąt często ta depresja czy też ten smutek wynikający z samotności może nam mocno dopiec. Czasami słyszymy tak, że gdzieś tam wcześniej to jakiś telefon zaufania działał, teraz nie działa, tak? Generalnie one działają, są niezwykle potrzebne. Ja bym sobie tak życzył, żeby tak naprawdę te usługi były non-stop dostępne, tak, i nie tak obciążone, bo ja rozumiem, że to musi być cały sztab ludzi, żeby te telefony odbierać, bo jedna rozmowa nie kończy się tak jak na nie wiem, 15 minutach, tak, tylko to, żeby temu dziecku pomóc, musimy wysłuchać, po pierwsze, bo to jest najważniejsze, zrozumieć i później ewentualnie jakieś tam coś, nie wiem, czy zasugerować, tak, ale w jakiś sposób, czy dotrzeć, czy wysłać ewentualnie jakieś tam tak służby typu, nie wiem, jakieś ratownictwo, tak, do takiej osoby. No i to wciąż za mało. Tutaj widzę rzeczywiście dużą potrzebę, bo to jest pełna profilaktyka, tak? Bo to jest profilaktyka. Szczególnie osobom samotnym na przykład, bo w pandemii największy problem był taki, że wiele osób siedziało w domu, ale wszystkie siedziały samotnie, tak? I te osoby zwłaszcza czuły się samotnie i w związku z tym były też depresyjne. Ale gdyby ten telefon był taki możliwy, to zwłaszcza w dalekich jakichś miejscowościach, gdyby to było dostępne, to by było niezwykle. Tam, gdzie nie można dotrzeć z pomocą. Albo nie ma na przykład psychiatrów dziecięcych, tak? Gdzieś tam na wsi na przykład, tak? One by było cudownie, żeby ich było, no tak, kilka razy więcej. No dobra, powoli zmierzając do końca i odchodząc już nieco od tematu chorób, wsparcia i profilaktyki, chciałbym zapytać, dlaczego psychiatria? Nie chciałem w ogóle być psychiatrą, chciałem być kardiologiem, ale było miejsce na psychiatrii i tak poszedłem na jakiś czas i tak sobie później pomyślałem, że zmienię specjalizację, ale poznałem ludzi, z którymi pracowałem w klinice psychiatrii i to chyba ich też taki wpływ i te relacje, które gdzieś tam były, bo naprawdę miałem takie poczucie, że jestem częścią też zespołu i dlatego ja zostałem psychiatrą. Później mi się to spodobało, po prostu, tak? Więc jakby wstępnie to nie było te zamierzenie. Mimo tego imienia, tak? Że tak jak nic na psychiatrię wtedy. Co jest najtrudniejsze w pańskiej pracy? Chyba obciążenie. Tak naprawdę. I to nie tyle samymi problemami, czy tam pacjentami, tylko gdzieś tam, bo to jest praca też dydaktyka, naukowca, tak? I praca z pacjentami. Tego jest po prostu dużo, tak? I staram się jakoś to ograniczać oczywiście, bo no, musiałbym być, czy nazwałbym siebie kłamcą, gdybym tutaj wszystkim w jakiś sposób sugerował i mówił, że zadbanie o siebie jest bardzo ważne, o siebie nie zadbał, tak? Tylko bym nadmiernie pracował. Ja rzeczywiście jestem pracusiem, ale staram się to też z czasem, z wiekiem też ograniczać. I jakoś mi to w miarę wychodzi. I z tego chyba jestem też najbardziej dumny. Więc takie zadbanie o siebie jest tutaj w tym momencie chyba najbardziej trudne. Tak bym powiedział, bo było to ten trud. No właśnie, jak pan sobie radzi z tymi trudnościami w pracy i z tym wypaleniem zawodowym? Czy to jest jakieś hobby, które pozwala panu odskoczyć od tej pracy? Mam. Znaczy rozmowy generalnie, tak? Bo ja lubię też czasami ponarzekać, to nie jest nic złego, bo mówi się, że zawsze właśnie a propos tego uśmiechu, tak? Bo jak gdybym utrzymywał taki uśmiech, taki sztuczny, tak? Bym się zamęczył. Natomiast czasami się śmieję, czasami poczucie humoru mi bardzo też jakoś tam odpowiada, rozmowy jakieś, tak, nie wiem, dowcipy, spotkania z kolegami, gdzieś tam jeździmy motorami na przykład, no gdzieś tam muzykujemy sobie razem wspólnie, bo jestem klawiszowcem też, tak, gdzieś tam trochę na gitarze jeszcze, rzempole. No to człowiek więc, orkiestra. No tak, staram się różne aktywności zadbać, ale też, no, też domowe takie po prostu, tak, no, mam też rodzinę i z nimi spędzam czas. Już na zakończenie, jaki jest najbardziej wyjątkowy lub niespotykany przypadek pacjenta w ponad dotychczasowej zawodowej karierze? Bardzo ciekawy był
taki pan, z którym się przywitałem, no i zawsze się jakoś tam pytam, jak się nazywa, imię, nazwisko, i on zapytał mnie, jak ja się nazywam. Jak mu powiedziałem, to tak, nie mogę tego zacytować, tak powiedział, ale przywitał się ze mną i tak mówi, no, że nie dowierza mi za bardzo, tak, że to, że w ten sposób się nazywam. Mhm. To on, pamiętam, że wtedy bardzo dużo osób się śmiało, ja nie byłem w stanie obchodu dokończyć ze śmiechu. On tak to dosyć dosadnie ujął z takim przekleństwem. Ale bardzo chyba, tak w emocje mi zapadła najbardziej chyba taka pani starsza, która miała depresję właśnie taką psychotyczną, czyli to polegało na tym, że była już tak smutna, że miała takie urojenia, że jej ciało gnije, zanika, że już tu nic nie ma. Poprosiła nas o to, żeby już nie dawać jej leków, nie ma sensu, bo jak ona wrzuca je, to one spadają na ziemię. Poprosiła nas o wyniesienie na śmietnik, bo żebyśmy się zajęli tymi osobami, którymi warto jeszcze, tak? Czyli młodszymi i tak dalej. Czy ona miała takie typowe urojenia, takie to się nazywa zespół Cotarda. Czyli takie urojenia nihilistyczne, czyli zanikania tego ciała. To pokazywało, jak silna czasami potrafi być depresja. Ale też jak kreatywna potrafi być ludzka psychika, której dalej pewnie do końca nie rozumiem. Moim i Państwa gościem w Zdrowych Rozmowach był dziś profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Napoleon Waszkiewicz, psychiatra i kierownik Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.